dzisiejszym odcinku gramy Tycoon, który polega na tym, że wcielamy się w rolę albo youtubera, albo streamera, albo gościa, który po prostu pisze na Twitterze. W dzisiejszym odcinku Ewela jest przydzielona do YouTube'a, Zakrzak jest przydzielony do Twitcha, a ja jestem przydzielony do Twittera, także witamy, witamy. Witamy. Dzień dobry. Ja może wam pokażę na sam początek moją bazę, za chwilę zobaczycie bazy chłopaków i przez pierwsze 25 minut ulepszamy swoje bazy. Na pewno już wiecie tutaj, o co tutaj chodzi. Mamy tutaj do właśnie ulepszania, musimy zbierać monety, po kolei sobie tutaj zbierać różne rzeczy, tutaj mamy bronię i jak to jest w ogóle fajnie poukrywane. No i później na samym końcu, jak już sobie wszystko odblokujemy, będziemy walczyć. W takim razie ja idę streamować, Rafa, ty idź pisz swoje tweety, a Ewela nagra jakiś fajny filmik i idziemy potem walczyć. Ja dzisiaj jestem przydzielony do Twittera i słuchajcie, jako że ja mam też własnego Twittera, jest was chyba 11 tysięcy tam, no to wydaje mi się, że powinno mi iść dobrze. I teraz tak, tutaj zaczynamy całą przygodę, ponieważ dostaniemy jedno wyświetlenie, z tego co widziałem, jedno wyświetlenie daje nam jednego golda i w ogóle double golda zaraz będziemy mieli. I słuchajcie, pierwsze 25 minut właśnie polega na tym, że przygotowujemy swoją bazę, odblokowujemy tutaj maksymalną liczbę rzeczy. Swoją drogą, zobaczcie, tutaj pewnie coiny się pojawiają. Czy ja tą rybę mogę... Ej, mogę podnieść rybę? Ej, to jest bardzo dobre. Ciekaw jestem, czy oni o tym będą wiedzieć. Czy tutaj jeszcze coś jest w tym akwarium? Wydaje mi się, że nie. Także widzowie, ja zbieram sobie tutaj kasę, odblokowuję wszystko po kolei i zróbmy w ten sposób, że jedna łapka w górę to jedna moneta dla mnie. Zostawcie proszę jedną łapkę w górę, żebym miał kasę. Subskrybujcie kanał i pamiętajcie oczywiście o kodzie Ewela. Ej, zobaczcie, za 14 sekund mamy jakieś podwójne tutaj złoto. Mój kolor włosów i kolor spodnie, no troszkę to jest może różowawy, ale zobowiązuje, że ja jestem youtuberką, no ja najwięcej filmów nagrywam z chłopaków tutaj, więc dobrze mi tutaj przypasowało, bo to samo wybierało. I zobaczcie, tutaj mamy pieniążki, więc tutaj nam się odradza kasa. Czyli my tutaj w sumie możemy stać i wybierać sobie te pieniążki, tylko to pewnie troszkę potrwa. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Mamy tutaj do odblokowania coś. To w ogóle mi pokazuje, co tu jest. Brakuje przedmiotów złoto. W ogóle tu po polsku, a tutaj już nie. Tutaj możemy coś sobie odblokować. Tutaj też. I tutaj pewnie złoto. No zobaczymy za chwilkę. Tutaj tego widziałam, że jest jakaś rybka, a to za darmożkę. No i chodźmy jeszcze zobaczyć do góry. Okej, widzowie, jest taka jedna ciekawostka, dlatego że ja jeszcze przed wszystkimi kliknąłem coś. Nie wiem do końca, co to było, ale coś kliknąłem i dostałem 270 pieniędzy, więc troszeczkę dużo, tak mi się wydaje. Więc jak widzicie, pierwsze stanowisko ja mam już odblokowane. Następnie mamy drugie. Możemy zatrudnić tutaj edytora naszych wideo, czyli no, chociaż nie wiem, po co do streamowania edytor, bo streamujesz na żywo i nie musisz nic ciąć w filmikach, ale zatrudnijmy go. Ja już mam 18 golda, ale z tego co widzę, YouTube ma golda 32. Twitch ma 290. Skąd oni to wszystko mają? Czekajcie, czy tutaj czasami nie ma czegoś na środku? Musimy ich zobaczyć właśnie na ten środek. Czy tutaj czasami coś się nie pojawiło? Ale z tego co widzę, no nie ma tutaj dosłownie nic. Chodźmy jeszcze tutaj, takie roboty widziałem, ale te roboty prawdopodobnie to są takie przyszłościowe roboty, które po prostu latają sobie w tym wielkim mieście. Ej, chyba tam dopiero później się może odblokować winda. Ja myślałam, że tam... Czyli w sumie co, ja mogę tutaj zabrać teraz rybki, mogę zbierać golda i muszę odblokowywać. I tych rybek też chyba mogę niezliczoną ilość, bo tutaj widzę, że też coś leży, czyli też mi się odradzają rybki, także rybki muszę zbierać. No jak widzieliście, nie da się tam wyjść, musimy tutaj otworzyć sobie windę, także zbieramy teraz golda i będziemy sobie tutaj ulepszać po kolei rzeczy. Tutaj jakiś pieniądz nam jeden spadł. Pytanie, skąd on leci? On leci z nieba. Dobrze, no to niech to sobie leci. I następnie możemy zatrudnić marketera plus $1 na wyświetlenie, więc proszę bardzo, zatrudniamy marketera i mi się odblokował kolejny level. Aha, tutaj jest drugie piętro. Ej, to działa jak Tycoon w Robloxie, widzowie. Ogólnie dosłownie identycznie, dlatego że w Robloxie jak nagrywamy, to też są takie tajkuny, gdzie musisz kupować piętra, żeby odblokowywać lepsze rzeczy. Ja się jeszcze zastanawiam, ponieważ tutaj mamy zjeżdżalnię. Ej, o nie! O nie, myślałem, że będę mógł tam wejść, ale spróbujemy wejść to jakby po tym. Także lecimy tędy. A jednak się tam nie uda wejść. Jestem ciekawy, jak tam się wchodzi. Musimy to odkryć jakoś. Pewnie dostaniemy jakieś piętro, ale dobra. Z tego co widzę, mamy tutaj 25 golda. Dobra, kupiłem za 25 golda kolejne wyświetlenia. I zobaczcie, co w ogóle robi Twitch. Skąd on ma tyle kasy? Twitter ma tylko 28. Ja tutaj muszę czegoś poszukać jeszcze, widzę, bo mi się wydaje, że tutaj gdzieś coś jest. Dobra, i winda odblokowana. Winda odblokowana. A, musimy tutaj kupić sobie podłogę. Ile to kosztuje? 50, także fajnie. Ej, dostałem jakiegoś rajda od wielkiego kreatora, od jakiegoś twórcy i zarobiłem 250 monet. Nie wiem, jak to się stało, ale dziękuję. Kimkolwiek jesteś, to dziękuję za rajda. Takie rajdy są mile widziane, nie powiem, że nie. Ja sobie teraz zbieram złoto, potrzebuję 40, mam chyba, tak, podwojenie tutaj jest teraz i patrzcie, jaka rybka mi się teraz tutaj dała i jedziemy do góry za chwilkę. O, czekajcie, plus $1 na
jedno wyświetlenie, okej, okay, super. I tu nam potrzebne jest jeszcze 100. O, i mamy windę odblokowaną, dobra. I... aha, ona jest zablokowana, ale... aha, czyli ile nam tam każe płacić, czekajcie. 50. Czyli bierzemy tą kasę, która spada nam tutaj, widzowie, z nieba i czekamy, aż będziemy mieli 100 chyba, bo tyle trzeba mieć na windę. Czy mniej? 50? 50, no to troszeczkę mniej niż 100. Jeszcze wyżej da się jechać? Co tu mamy? Tutaj mamy pokój do nagrywania. Ej, ale kozackie, patrzcie się, stanowisko, pianki, półeczki. Ej, ale to jest fajne. Tutaj mamy taki pokój spotkań. Tutaj parę youtuberów. Tutaj... ej, ja muszę Rafałowi to pokazać i powiedzieć mu, że jak będziemy mieć swój nowy dom, to musimy sobie zrobić właśnie coś takiego. No teraz kasa leci coraz szybciej, więc nie jest aż tak źle. Mamy 24 monety, w sensie no 23, bo wydaliśmy. Zobaczmy, czy te budynki są wysokie. Jestem ciekawy, jak wysokie. A, ej. Tu mogą być ze 3 piętra nawet tego wszystkiego, więc ja muszę się pośpieszyć. Ale jak to wszystko odblokować, nie mam zielonego pojęcia, skąd oni mają tyle kasy. Dawaj mi tutaj, gościu, więc monety, mamy już ich 60, więc możemy odblokować sobie kolejne piętro. Jestem ciekawy, czy odblokowuję je pierwszy, czy nie. I zobaczcie, ile mamy tutaj rzeczy. O, taką wyżerkę to bym zjadł. Widzowie, jeszcze jestem bez śniadania, więc jakby takie śniadanie wjechało, to byłoby idealnie. Tutaj pojawiła się kolejna ryba, zabieram ją. Czy jeszcze coś jest w tym akwarium? Jest kolejna ryba tutaj i mieliśmy jakieś powiadomienie, nie widziałem, co tam było napisane, więc być może, nie wiem, coś szybciej będziemy dostawać. Zróbmy tak, że najpierw sobie odblokuję wszystkie rzeczy tutaj na dole i dopiero pójdziemy do góry. I musimy oczywiście odblokować jeszcze trzecią podłogę, bo jestem mega ciekawa, co jest na samej górze. Co my możemy jeszcze tutaj odblokować? Mamy za 250, zobaczcie na to, taki można powiedzieć telewizyjny troszeczkę, telewizyjny program, telewizyjny pokój z green screenem, czyli oczywiście jak tutaj siądę, to mnie to wytnie. Wygląda to naprawdę ciekawie, ja takiego green screena nie mam za sobą. Rafa chyba ma green screena, ale go nie używa, tak mi się wydaje. Ej, zabrało mi, halo, nie ma teraz jest bardzo mało życia. Te ryby się cały czas tu pojawiają, więc ja je muszę zbierać, żeby po prostu się nimi leczyć. Weźmy sobie tutaj kolejną kasę. Musimy tutaj stać i pozbierać do 100, to będzie najlepszy pomysł. Ja mam 50 życia tylko. Muszę to ulepszyć też, ale wydaje mi się, że ja mam też najlepszy, a mniej życia, okej, czyli tu są takie różne rzeczy. Teraz mamy mniej życia i dlatego mi 50 się zmieniło, ale jestem ciekawa, jak u chłopaków to wygląda, jakie ich właśnie tutaj bazy wyglądają. Następnie kolejny pokój za 250 będzie to po prostu studio, studio streamera, patrzcie, jak to wygląda elegancko, robi wrażenie. Niech się kasa tutaj zbiera, tu w ogóle zobaczcie, coś jakiś skrzydła, ta. Tu jeszcze mamy do odebrania za 50. Kolejna rybka się pojawiła, ja już mam prawie 100 monet i wygląda na to dobra. Mamy 100 monet i co tu będzie? 4, a plus jedno wyświetlenie na 4 sekundy, czyli więcej monet powinniśmy dostawać. I będziemy musieli sobie teraz odblokować tutaj za 50 golda drugą warstwę, że tak powiem. Tylko ja jestem ciekawy, gdzie ja mogę dostawać kasę na tym piętrze, bo jak na razie nie stać mnie tutaj na nic, jest trochę biednie, a nie mogę zejść niżej. Widzowie, jak zejść niżej? Halo, ja nie mogę... a, tu są schody. Brawo dla mnie, znaczy ta zjeżdżalnia. To ja jestem niezłym trolem, że nie wiedziałem, jak zejść niżej. Nice. Kolejną kasę bierzemy, tylko najgorsze jest to, że ja muszę stać na tej kasie, żeby w ogóle ją dostawać, bo jeżeli spadnie nam, zobaczcie, jakaś kasa... to ona się jakby nie stakuje, tylko będzie leżeć do czasu, kiedy jej nie podniosę. Widzowie, trzymajcie kciuki, żeby mi tu dobrze poszło, bo boję się, że oni mnie mocno wyprzedzają. Twitter ma 356, ej. Czyli trochę podskoczyłem, ta Mewela trochę odstaje, nie wiem, co tam u niej się dzieje. Kupujemy sobie następne piętro i dobrze! O to mi właśnie chodziło, o to właśnie piętro. Tutaj mamy bronie różne, zobaczmy, co tutaj można kupić. Na pewno będę chciała M-kę. Za ile to kosztuje? Mystery boxy. Za 300! I musimy Mystery Boxa takiego sobie odblokować. Tutaj też mamy za 300 na pewno pompę, M-kę będę chciała, no i będziemy musieli amunicję. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli zagrać na tej mapie, to twórca będzie w opisie wraz z kodem. I tak, weźmy sobie tutaj, zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Trochę mało kasy dostajemy. Tutaj jest jakieś filmowe coś, czy my będziemy mogli jeszcze wy... aha, tutaj jest ta zjeżdżalnia na dół. Tylko pytanie, skąd wziąć bronię tutaj? O! Tu był Mystery Box za darmo i z bronią. Mam nadzieję, że chłopaki nie mają czegoś takiego. Tutaj była gdzieś ta zjeżdżalnia. Za 250 mogę. Piąte piętro jeszcze? Ile tu jest pięter? O co tutaj w ogóle chodzi? Aha, odkryłem jakiś łuk za 700. Jo, cię kręcę, tu jest spas nawet. Widzowie, co ja odkryłem? Jakieś tajne tunele niedostępne. Chyba, że ktoś już w nich wcześniej był. Ale ja nie mam pojęcia, o co z nimi chodzi. I dostałem rajda znowu, 250 widzów. Let's go. I teraz mam jakiś, aha, bouncy, czyli możemy wyżej skakać, jak możecie zobaczyć.
Wychodzimy sobie tutaj do... Aha, czekajcie, żebym ja wyszedł do góry. Dobra, musimy tutaj kliknąć po prostu. Jesteśmy. Ej, i mamy jeszcze trzecie miejsce. W sensie trzeci poziom. I czy my możemy coś kupić tutaj? No na razie te poziomy nie będziemy odblokowywać trzeciego, dlatego że to nam nie bardzo się opłaci. Zrobimy sobie tak, że za 150 odblokujemy ten room. I jestem ciekaw, co my tu za to dostaniemy wtedy. Ty, no wygląda to naprawdę ciekawie. Idziemy w takim razie zobaczyć do kogoś innego. Pójdźmy na przykład, kogo tu jest siedziba? YouTube'a. Idziemy do YouTube'a i tu jest hajs z YouTube'a. Idziemy, widzowie, zabrać hajs YouTube'owy. Proszę bardzo, wziąłem. Tylko trochę mało. 8 pieniążków. No dobra, zawsze coś, zawsze coś. A tutaj mamy lamę dać chłopaków. Czyli my musimy zdobyć tą lamę, czyli oni mają na samej górze, dobra, zobaczmy tutaj. Czyli oni muszą ukraść to i tutaj później wsadzić, ja muszę wsadzić ich tutaj. Czyli tu na bardzo wysokim piętrze, mam nadzieję, że oni będą mieli to odblokowane. Idziemy w takim razie z powrotem do siebie i wbijamy 100 kasy, żeby móc ulepszyć jeszcze bardziej jakby swój tajkun. Ja już mogę odblokować ten room i teraz kasa powinna iść jeszcze szybciej. Mamy na tą chwilę 434 wynik, czyli o połowę gorszy. Czy kasa leci tak szybciej? No, chyba tak. Ej, tak szczerze, to 20 minut to jest bardzo mało, żeby tutaj wszystko zrobić, odblokować wszystko. Bo zobaczcie, ile tu jest pięter. Zbieramy, oj, mamy kaskę, mamy fajną rybkę. No to złoto, pasuje gdzieś tutaj, nie ma tutaj jakiegoś ulepszenia, żeby tą... nie da się tutaj ulepszać, żeby to szybciej to złoto leciało. Jestem mega ciekawa, gdzie ta zjeżdżalnia jest. Odblokowujemy tutaj kolejnego golda, w sensie zbieramy kolejnego golda. Ten gold tak powoli leci. Kurczę, pasowałoby jeszcze widzowie coś fajnego kupić, żeby ten gold troszeczkę szybciej nam tu spadał. Ej, dobra, za chwilę zobaczymy, co tam jest, bo brakuje nam jeszcze jednego pieniążka. Jeszcze sobie podniesiemy. W ogóle patrzcie, ile ja tych rybek mam. Ja ich tutaj może, nie wiem, przekupię tymi rybkami. I jedziemy do samej góry. I jeszcze jestem ciekawa, gdzie ta zjeżdżalnia jest. Wejdźmy do pokoju, bo mi się wydaje, że tutaj w którymś pokoju jest ta zjeżdżalnia schowana. Może sytuacja jest taka, że przez te rajdy jest mi się najłatwiej rozwinąć, a na przykład na takim Twitterze to chyba nie da się dać nikomu rajda. Ciekawe, co wyskakuje Rafie, że może jego tweet ktoś tam polubił, ktoś znany i się wtedy bardziej pokazał, mega ciekawe. Dobra, nie szukam tej zjeżdżalni, jadę na ten, na to piętro na czwarte. Tutaj, tutaj i odblokujemy sobie. Mam nadzieję, że coś tu... I co my tu mamy? I tutaj jest jakaś... Ale fajne, wymieniają żarówkę. Ej, ale to ktoś kozacko zrobił. I co tutaj jest? Plus 200 wyświetleń. A tutaj można sobie kupić. Jedno wyświetlenie przez sekundę. 50 wyświetleń. Czy to jest wszystko do plus 50 za eliminację? 50... Czyli to jest wszystko takie pod YouTube'a ten dostosowane. Plus 2 dolary za wyświetlenie. I ja muszę to wszystko tutaj odblokować. Tylko z tego, co widzę... To się nie da. Kasa się zgadza, bierzemy tutaj windę, jedziemy do góry. I co z tą moją windą? A, moja winda nie działa. Okej, spoko. Muszę chyba wejść z jeżdżalnią. Nie wiem, czemu ta winda nie działa. Nie wnikam, niech będzie. I no co, jest jakiś skam? Nie mogę wejść z jeżdżalnią, a winda mi nie działa. No, nie, to jest widzowie żart, prawda? To jest... A, okej, tu jest strzałka. Nie było tematu. Ej, mogę kupić trzecie piętro, tylko pytanie, czy mi się to opłaca, czy nie lepiej kupić to. Mamy tutaj plus jeden views na 3 sekundy. Kupujemy studio. Ta kanapa wygląda jak znaczek YouTube'a trochę, tak bym powiedział. Postanowiłem teraz, że uzbieram trochę golda i jak możecie zobaczyć, mam 375, wychodzimy do góry i odblokujemy sobie od razu tak. Tutaj mamy za ile to będzie? Za 250, dobra, odblokujmy. I teraz mamy 2,5 dolara za jedno wyświetlenie, ale ile wyświetleń my mamy, to ja nie mam zielonego pojęcia. Big Crate, ej, jakaś skrzynka się pojawiła, chodźmy tutaj zobaczyć. Więc ja za chwilę do was wracam, gdy będę miał 200 i odblokujemy sobie pokój ten z green screenem, taki do nagrywania wywiadów na przykład. Ja już mam plan, ja zrobię tak, że pójdę do kogoś właśnie do budynku zaraz po i będę właśnie polowała na tą lamę. Ej, co jest, tutaj są jakieś podziemia, nie mam pytań, tutaj jest pompa. Za 700, co my tu jeszcze mamy? Ej, ale kozackie, czekajcie, czy tutaj coś jest? Mamy, o, ej, tutaj są rzeczy na później. Mamy 200 monet, lecimy w takim razie odblokować kolejne pomieszczenie. Proszę bardzo, drugie piętro. Wjeżdżamy na drugie piętro i uwaga, odblokowujemy. Aha, to było za 250, to było za 200. Nie, to też było za 250. No to brawo dla mnie, brawo dla mnie, że troszeczkę się tutaj pomyliłem. Tylko wiecie co? Nie wiem, gdzie jest ten big crate. Aha, ja go chyba zebrałem od razu.
na to by wyglądało. Dobra, teraz tak musimy zrobić, żeby oni nie dowiedzieli się, że coś takiego tutaj jest pod spodem, bo tutaj będziemy mogli sobie coś po prostu kupić. Już na dole wszystko odblokowałam, tylko mnie ta zjeżdżalnia interesuje. Idziemy tutaj sobie zobaczyć, co my tutaj mamy. Mamy za 250 green screen room plus 50 za wyświetlenie. Dobra, kupujemy to. I patrzcie, jaki mam fajny pokój. Teraz mogę sobie tutaj streamować, robić live'y. Tu jest ta zjeżdżalnia! Jest! Znalazłam ją i tu można szybciej. Ej, dobra, ta zjeżdżalnia jest fajna. Zabieram tutaj kasę, biorę sobie tutaj rybki. Ej, fajne rybki teraz wyleciały. I zaraz zrobimy coś mega fajnego, tylko widzę, strzelcie łapy w górę, bo to będzie naprawdę kozackie, co zrobimy. Kupujemy drugi pokój do streamowania, proszę bardzo, zakupiłem go i teraz dostajemy jeszcze więcej pieniędzy. I to bardzo dobrze, widzowie, bardzo, bardzo dobrze. Twitter mnie dogania, 50, 60 paru widzów mam tylko więcej, ale wydaje mi się, że ta przewaga zaraz zniknie niestety. Widzowie, niedobrze, bardzo niedobrze, bardzo, bardzo niedobrze. Rafa, weź tam tyle, nie dodawaj tweetów. Chłopie, przesadzasz z tymi tweetami. Odblokowujemy ostatni poziom, w sensie ostatni pokój, że tak powiem, który jest właśnie w tym miejscu i mamy jeszcze całe jedno piętro. Czy my tu coś mamy jeszcze do kupienia? Wygląda na to, że nie. I w ogóle Twitter, patrzcie się, Twitter zaczął coraz szybciej pracować. Mamy 979 i zaraz wyprzedzimy za krzaka. My idziemy właśnie wjechać na piętro numer 2, kupić pokój z green screenem. Proszę bardzo, pokój jest kupowany, plus 50 dolarów za wyświetlenie, ale to będzie teraz lecieć kasa. Jasny gwint. Widzowie, no powiem wam tak, że za chwilę będziemy naprawdę, naprawdę bogaci. Będzie nam leciała masa kasy. Cały czas te 50 różnicy jest między nami. On chyba zaczął coś tam zbierać też. Przyszła pora na to, by odblokować trzecie piętro. Mamy teraz jeszcze boost do speeda. Kupujemy trzecie piętro i co my tutaj mamy? Ej, bronie tutaj są. No i chłopie, to mi się bardzo podoba. Czekajcie, czyli teraz naszym głównym celem prawdopodobnie będzie zdobycie broni. Dokładnie tak. Dobra, uwaga, uwaga. I mamy 450. Jeszcze tutaj nawet z nadwyżką. Lecimy, niestety tutaj miałam przyspieszenie. Teraz mi to zniknęło i lecimy sobie. Coś tam się wydaje mi, że ktoś nam chyba strzela. Zobaczmy, za 150 tylko. Chłopie, szare SMG, lecimy. O, jest pięknie, tutaj mamy jeszcze jakieś randomy. 40 różnicy na tą chwilę. Kupujemy sobie to, już mogę wam pokazać, jakie mam pokoje. Tutaj mam z takim tutaj przyciskiem 5417 tutaj subskrypcji mamy na kanale. Musimy tutaj w ogóle jakiś pad leży, czy jakaś kartka do rozpisywania. Zobaczymy jeszcze sobie ten pokój. Ten pokój chyba wam pokazałam. Ten mi się chyba najbardziej podoba. I jedziemy sobie zjeżdżalnią na dół, bo musimy teraz nadrobić. Ale w takim razie drugi pokój już mamy. Pierwsze piętro mamy całe wykupione, drugie piętro mamy wykupione. Teraz potrzebujemy tutaj golda, ale patrzcie, jak mi teraz gold szybko leci. Czy istnieje może czwarte piętro? Ej, czwarte piętro istnieje. Jedziemy na czwarte piętro. O, budzik mi dzwoni. Przepraszam, widzowie, nagrywamy to o 6 rano. Dostałem rajdo od wielkiego twórcy 250 widzów. Dziękuję, wielki twórco. Jak widzicie, do czwartego piętra pakujemy 250 golda. Przepraszam, nie, 20 golda. No to odblokujemy je już za kilka sekund, więc poczekajmy moment. 5, 4, 3, 2, 1. Pieniądze są, odblokowujemy czwarte piętro i mamy tu... Co my tu mamy? Ej, plus 50 dolarów za eliminację, plus 2 dolary za wyświetlenie, plus jedno wyświetlenie na sekundę, plus 200 viewsów i 25 dolarów za kill off, okej. I plus 50 wyświetleń za eliminację. No człowieku, idziemy w takim razie zbierać te pieniądze. Mamy jeszcze piąte piętro, ja cię kręcę. O, co tu jest? Człowieku, jakaś lama. I tu za 300 możemy kupić różne... Różne, przeróżne rzeczy. Ale pytanie, właśnie, wiecie co? Może zrobimy w ten sposób. A, mamy tutaj szarego, szary pistolet. Mamy tutaj amunicję. Po prostu kupił na razie to ammo 50. Kupmy sobie tutaj do tego. Kupmy sobie do pompy. Kupmy sobie tutaj do RPG-a na później. I do snajperki chyba nam się nie przyda, ale dobra, weźmy. Skąd oni mają tyle hajsu? Patrzcie się. Teraz pomysł jest taki, że lecimy wiecie gdzie. Wiecie gdzie byliśmy, wiecie gdzie byliśmy. Mam nadzieję. Naprawdę mam wielką nadzieję, że oni nie wiedzą o tym miejscu. Ja so... Aha, nie da się tego wyrzucić. Nie wygląda to dobrze, a da się przestawić? Da się. I teraz weźmiemy sobie, po prostu kupimy pompę. To tak, żeby oni nie widzieli, że ja gdzieś tutaj idę. Kupujemy sobie tą pompę w takim razie. Oj, 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 mam nadzieję, że oni o tym nie wiedzą. Klejnot! Jak należy do innej drużyny? Daj mi ten klejnot! Gościu, dawaj klejnot! Ty mnie tutaj nie denerwuj! Halo! Podwójne złoto za 20, przez 20 sekund. Ale patrzcie...
Twitch ma 1500, jak to jest możliwe? Skąd Zakrzyk ma tak dużo tego? Ej, co jest, widzowie, nie mogę tego podnieść. No nie gadajcie, że ja tego nie mogę podnieść. Ja chcę tą lamę. Aha, widzowie, my tą lamę możemy komuś ukraść prawdopodobnie. Dobrze o tym wiedzieć. To ja może się przejdę tam do Twittera, co? Ja się może przejdę do Twittera po jego lamę. Ja za długo może chodziłam tutaj i rozmyślałam, zamiast wiecie, odblokowywać. A, dobra, zjemy ryby. Zjemy ryby, to jest pomysł dobry, pyk. Okej. Czyli można mieć, wiecie, ograniczone miejsce w ekwipunku. Możemy sobie kupić jakąś broń. Możemy... 20% przeceny tutaj jest. Mam tutaj takiego szarego. Pasowałoby coś na pewno na blisko. Aha! Czyli ja mogę sobie całe tutaj odblokować i wybrać, którą broń chyba chcę. No to odblokujemy sobie tą. Teraz sobie tak wychodzimy, jakby nic się nie stało. Po prostu, załóżmy, byłem się tam wysikać. Słuchajcie, no jest pora na tego trolla, tak mi się wydaje. 400 potrzebuję, mam 400, więc lecimy i odwiedzimy za chwilę Twitter, widzowie, więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żebym zabrał Rafi jego lamę. Ciekawe, czy to się w ogóle uda, nie wiem, byłoby całkiem fajnie. Dobra, już to złoto dużo szybciej leci. Takie amunicje, aha, czy ja mogłam sobie wybrać albo coś takiego. Mam nadzieję, że mi te bronie zaraz nie znikną. Plus 50 dolarów za eliminację. Też to sobie kupimy na pewno. Słuchajcie, no jest pora na tego trolla, tak mi się wydaje. Więc zakradniemy się do strefy. Zaraz pójdziemy odblokować kolejne rzeczy, ale jak już zostawiliście łapkę w górę, idę strollować Zakrzaka. On jest chyba w tej bazie. Postaramy się teraz do niego wyjść. Tylko pytanie, czy to będzie się dało zrobić. Postaramy się tutaj użyć tej windy. Mam nadzieję, że tej windy ja też mogę użyć. Okej. Dobra, jesteśmy na drugim poziomie. Jesteśmy na poziomie numer 3. Tylko pytanie, czy on tutaj jest? 50 viewsów za eliminację, a przypadkiem to się nie opłaca bardziej? Bo u mnie 50 wyświetleń to będzie kosztowało ponad 200 dolarów. To chyba się bardziej opłaca. Odblokujemy sobie to? Czekajcie, wystawimy sobie tutaj bronię. Aha, nie można. Czy jak ja otworzę to, to mi te bronie znikną? Dobra, ryzykujemy. Serio. Serio, ja całe złoto no to zmarnowałam na randomowe bronie. Halo, co to były za kroki? Albo mi się coś pomyliło, albo ktoś tu jest. Dobra, on tu jest. Chodźmy sobie zobaczyć do bazy twitterowskiej, jak to wygląda. Jestem mega ciekawy, co tam Rafa ciekawego zbudował. Chcę ci dać prezent. Dobra, nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, idziemy dalej, widzowie, idziemy dalej. Mam ochotę coś zrobić, ale no widzicie, on się chyba gdzieś schował. Bo ja chcę mu zabrać tą lamę, widzowie. Ciekawy jestem, co się wtedy dzieje. Mam wrażenie, że jeżeli zabiorę mu tą lamę, to będę dostawał więcej kasy. Pytanie, co tak działa. Wygląda na to, że jest jeszcze jedno piętro, a ja tak chyba to przeoczyłem, więc wracamy do siebie do bazy i zrób... O, ktoś chodzi o mnie. Czyżby to Zakrzak przyszedł do mnie? Cicho, 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 nie mówcie mu, że tu jestem. A ty jeszcze masz to zablokowane, Rafa? A nieprawidłowa drużyna, jak to? Zdenerwowałam się teraz. Myślałam, że wiecie, że ja będę miała to... dodatkowo te bronie. A patrzcie się, ile mam kasy teraz, jak przygoniłam tutaj chłopaków. Chłopie, jest lama Rafy. Kradniemy mu tą lamę. Dobra, mam ją i co teraz? Zakrzak zabiera klejnot i dostałem. I ile pieniędzy dostaję teraz? Masakra. Widzowie, on nie wie, że ja tutaj jestem. To dobrze, to dobrze. Jest jeszcze jeden poziom. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to ma tyle poziomów. A Rafał to Twitter, ja jestem YouTube. Mam 1300, on ma 1500, musimy go przegonić. Idziemy na trzecie piętro, nie widzi mnie. Dobra, na drugie piętro, na pierwsze piętro, uciekamy, uciekamy, widzowie, stąd. Podnieśliśmy ramę, lamę Rafy. Idziemy teraz sobie tutaj przykampić. Pytanie, czy Rafa w ogóle o tym wie, czy nie wie? O, kupujemy tutaj security cameras. Okej, teraz będziemy widzieć, czy ktoś się zbliża. Idziemy sobie w takim razie zakupić kolejne doładowania, dlatego że... O, czekaj, ja się zawsze mylę. Tutaj się klika te strzałki. Nie, ja wszedłem w coś, że mi zabrało chyba. Dobra, wiecie co, musimy tu odblokować w takim razie. Weźmy tego flinta, 3 flinty, super. Weźmy tutaj to. Aha, wszystko mi kasuje. Ej, no co za skam. No chyba ja najbardziej wolałabym zestaw. Była tutaj gdzieś M-ka. Ej, to jest fajne. Ile to kosztuje? 300, biorę to. Patrzcie, ile mi leci kasy. Przecież ja nawet nie muszę już nic robić i leci tyle pieniędzy, że to jest niesamowite. Zakrzak przyjmuje wrogi klejnot. No i teraz sobie wybierzemy. Plus 2 dolary za wyświetlenie. Plus 50 za eliminację. Ale ja chyba nie za eliminację nie chcę. Plus za eliminację. Na sekundę, dobierzemy. Ja sobie kupię randomowe. Kupmy sobie randomowe, zobaczmy co to będzie. Okej, nie jest źle, nie jest źle. Dobra, mam już bronię. Na dole mam rybki, pozbieram sobie te rybki. Dobra, wychodzimy do góry. Ktoś jest u mnie w bazie. Widzowie, ktoś jest u mnie w bazie. Co to? No, ej, co, my się już bić możemy? Nie, ej, ej.
Ej, to jest oszustwo, my się jeszcze bić nie mogliśmy, halo! Elo, elo, co to za przejmowanie klejnotów? To w ogóle nie było miłe, to jest koniec tego wszystkiego. Tylko gdzie ja mam go zanieść teraz, pytanie? Lecimy na ostatnie piętro i zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy tutaj... Ej, tutaj chyba nie mamy nic do odblokowania. Ja nie wiem, ja mam go wyeliminować, czy nie? Co ja mam zrobić, halo? Halo, gościu, oddawaj klejnota! Ej, zostaw mnie. Dobra, no widzowie, niech sobie Rafa zabierze ten klejnot. My zabierzemy za chwilę mu, tak będzie. Mogę jedynie tutaj się jeszcze pobawić, żeby sobie powymieniać bronię. Ale nie chcę tego robić, bo już mi się podoba to, co mam. Może sobie kupimy amunicję. Więcej amunicji, tak, to jest dobry pomysł. Kupmy sobie amunicję, no i patrzcie, teraz mi gold leci, a ja nie mam na co tego wydawać. Już wiem, jak to działa, jeżeli wsadzimy klejnot tutaj, dostaniemy więcej pieniędzy. A tutaj mam, no i ile? No i proszę, no 800 punktów. Słuchajcie, mamy nowe zasady. Kto pierwszy wbije 4000 punktów, ten wygrywa. I zobaczcie, Twitterowi brakuje tylko 1000, a jak mu to szybko? Ja mam 2300, więc no jestem na przegranej pozycji, ale chociaż idę sobie zobaczyć tutaj, wiecie, pokoje innych. Ja mam 3000, ale ja mam taki pomysł, że my sobie tutaj chwilę posiedzimy i poczekamy po prostu na Zakrzaka, żeby go tutaj wyeliminować, bo on myśli, że weźmie klejnot. A nie będzie miał tak łatwo. Jak na razie jestem na drugim miejscu, więc nie ma tragedii. Wychodzi. No i Ewela przyszła. Ale kamper, ale kamper, ale kamper. Ja postaram się zabrać klejno trafię. Chodźmy, idźmy tam do góry. Pytanie, czy on tam gdzieś będzie kampił. Ona mi w końcu wzięła ten klejnot, czy nie? Ja tą lamę mam. Ja ją zdążyłam zabrać. Jak fajnie. Ej, to punktów, to ma 500 punktów daje. 20 dostał, panie Rafa, zapraszam tutaj pana. Wow, dzień dobry, ale gdzie jest klejnot trafy? Ty, no ja nie mam klejnotu tu żadnego. Kurczę, mam taką dobrą pompę. Jest klejnot, widzowie, Ewela w ogóle zaraz będzie na pierwszym miejscu. Kradniemy klejnota, mamy klejnot. Zakrzak zabiera, no i poczekamy przy jego po prostu. Mamy tutaj fajną rybkę i tu sobie ciekawe, czy oni wiedzą o tym, że mogą sobie taką fajną rybkę zjeść. I lecimy w takim razie do kogoś innego. To jest fajna tutaj taktyka na coś takiego, dobra. Gdy Rafa wejdzie sobie na swoje piąte piętro i będzie chciał odnieść ten klejnot, to się zdziwi i ja mu dam bombę. Dobra, zmieniły się zasady jednak do 4000. Kradniemy sobie rybki. Kradniemy sobie rybki i jedziemy. Mam nadzieję, że Rafała tutaj już nie ma. Jedziemy sobie do góry. Zapraszam się do twojej bazy, odnoś klejnot. O, już idzie, już idzie, już idzie, już idzie. Wolę do Rafała, chociaż, bo Rafał teraz wygrywa. 3, 2, 1! Była Ewela, o cię kręcę! Czemu on tutaj tak kampi? Miałem pokonać Rafę! Ewela, co ty tutaj robiłaś? Halo! Zakrzak czeka cały czas na piątym piętrze. Ja w ogóle spadłem! W ogóle nikt się tu nie bije, oni tylko mi kampią i załatwiają. Schodzimy z jeżdżalią, on tutaj na mnie nie czekał, więc jest gdzieś w mojej bazie prawdopodobnie. Bierzemy jego sianko. Dobra. Ewela ma 100 życia, nagle nam wzięło z powrotem. Ewela, ja cię widzę, ja cię tam widzę. Dobra, no nic, idziemy, no on prowadzi, musimy zaryzykować. On tam czeka na mnie. Gdzie on był? Ja go nie, w ogóle nie widziałam. Jaki fart, nie mam pytań. Ej, 5000 punktów? Co tak szybko? Czemu ja dostałem tyle punktów za tą lamę? Ej, Twitch ma już 5000 już ma. Skąd on ma ten 5000? Halo! Ale pytanie, gdzie jest Rafa z moim klejnotem? Bo przecież było pokazane, że mi go zabrał. I uwaga, no też... A nie mamy nawet 5000, widzowie. Także Zakrzak wygrywa dzisiejszy odcinek. Wy wpadajcie na ten, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał i trzymajcie się, na razie, piona.